Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, gdy Polska jako największe państwo z dziesiątki nowych krajów wchodziła przed ponad 7 laty w Dublinie do Unii Europejskiej, to oznaczało to ostateczne opadnięcie żelaznej kurtyny i de facto likwidację porządku jałtańskiego. Wtedy lewica używała hasła, także Aleksander Kwaśniewski, silna Polska w silnej Europie. Ono pozostało aktualne, ale nabrało pewnego nowego kolorytu. Dzisiaj i popierając stanowisko generalne rządu, w tej mierze można powiedzieć, że ono powinno brzmieć solidarna Polska w solidarnej Europie. Dlatego, że my płyniemy na jednej łodzi. Na jednej łodzi albo razem dopłyniemy, albo razem utoniemy. A na przystani czeka jeszcze grupa wielu kandydatów, wielu państw, nie tylko Chorwacja, zachodnie Bałkany, zobaczymy co z Turcją, zobaczymy co z Ukrainą. Więc dziś dylemat rzeczywiście stoi taki, mianowicie czy mają przeważać egoizmy narodowe, czy ma przeważyć jednak koncepcja pogłębionej współpracy. I gdy pan poseł Dorn mówi, że on się martwi tutaj o SLD, o lewicę, że my się ścigamy z rządem, my się nie ścigamy, bo to my byliśmy tą formacją, która korzystając z dorobku poprzedników wprowadziła Polskę do Unii. A jeżeli ktoś się ściga, to nie chcę być złośliwy, ale to odnoszę wrażenie, że pan poseł Dorn jako wolny elektron prawicy ściga się z Jarosławem Kaczyńskim na różne sposoby. Także gdy pan poseł Szczerski mówi przed chwilą, że on chce przypomnieć nam o naszej lewicowości, no to nie chcę być okrutny, bo będę to okrutny dla dwóch formacji, ale to wskutek szantażu PiS-u i braci Kaczyński, któremu to szantażowi uległa Platforma Obywatelska i ten rząd, do dzisiaj właśnie nie jest ratyfikowana Karta Praw Podstawowych, która blokuje przeciętnemu Polakowi, zgodnie z ideą zresztą Solidarności, wy się wywodzicie z tego pnia, możliwość powoływania się na te 54 artykuły w elementarnych rozdziałach godność, sprawiedliwość i tak dalej. Otóż gdy Polska obejmowała prezydencję, to miała trzy swoje priorytety. Te priorytety zresztą nie były, i mówię to z przykrością, mimo wielu naszych postulatów omówione w Sejmie. To jest odrębna kwestia, nie mam na to czasu, ale obserwujemy niechęć rządu do realizacji artykułu 95 Konstytucji, który mówi o kontrolnej funkcji Sejmu w stosunku do rządu. I porównanie, zgadzając się z wieloma elementami, o których mówił premier Tusk, nietrafne było porównanie zachowania prezydenta Polski poprzedniego do tego rządu, bo prezydent nie odpowiada przed parlamentem, a rząd odpowiada przed parlamentem. I trzeba, mam nadzieję, że to jest ostatni raz, gdy mamy do czynienia z taką sytuacją, w przypadku również ministra Sikorskiego. Dlaczego trzeba szybko reagować? Ano dlatego, że jeżeli nie podejmie się kuracji, to za 10 lat, może za pokolenie, może nie być w ogóle G7, G8, G20, tylko będzie G2, Pekin, Waszyngton, Waszyngton, Pekin. Więc nam jest potrzebne naprawianie tej sytuacji. W zasadzie jest dobry projekt, Europa 2020, który w zeszłym roku został przedstawiony. I on mówi o trzech filarach. Jednak, panie premierze Pawlak, rozwoju inteligentnym, niesprytnym, bo chodzi o to, żeby on się opierał na wiedzy i na innowacji. Oparcie się na wiedzy i innowacji nie prowadzi do sprytu. On ma się opierać na rozwoju inkluzywnym, czyli takim, gdzie będzie się dbać o spójność społeczną, między innymi, i także na rozwoju zrównoważonym, tego nie trzeba tłumaczyć. I chciałem również powiedzieć, że niedobrze się stało, to już jest za późno, że rząd wybrał akurat termin prezydencji na czas, który się zbiegał z, mógł wybrać inaczej. Z kampanią wyborczą mieliśmy do czynienia z takimi elementami, jak na przykład udział Jerzego Buzka czy Janusza Lewandowskiego w spotach. Ale ważniejsze jest coś innego i to są dwie moje ostatnie uwagi. Otóż mówił o tym między innymi pan poseł Niesiołowski, spór o patriotyzm i o suwerenność.
Ja lubię zapomniane zdanie Karola Iżykowskiego, że każde nowe pokolenie ma prawo do bezwzględnej rewizji wartości patriotycznych. To samo jest z suwerennością. Dzisiaj nie ma państw czysto suwerennych. Trzeba sobie napisać na kartce współzależność jako główna kategoria i powiesić to nad łóżkiem. I wiele razy to powtarzać. I ostatnia moja uwaga jest taka. Martin Schulz, nasz dobry kolega lewicy, który w przyszłym miesiącu zastąpi Jerzego Buzka na funkcji szefa Parlamentu Europejskiego, powiedział wczoraj do naszego premiera, że pan mógłby być dobrym socjaldemokratą, ale pan zbłądził. Może trochę przesadził Martin Schulz, ale w jednym ma rację, że są kwestie, gdzie liczy się racja stanu, w tym przypadku polska racja stanu, która odzwierciedla sformułowanie artykułu 1 naszej Konstytucji, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. W ramach polskiej racji stanu w tej mierze możemy działać razem i w tej mierze Martinowi Schulzowi można przyznać rację. Dziękuję.